Cześć, Wokalista TV. Dzisiaj powiemy sobie o Eurowizji. Właśnie. Jak podobał się temat o rozwijaniu słuchu muzycznego? Podobał się? Dobra, przechodzimy do tematu Eurowizji. Jak wiemy, nasz kraj reprezentować będzie Kasia Morś. Z mojej strony życzę powodzenia. Jednakże chcę przejść do pewnych wad, jakby nie było tego programu. Tego wydarzenia, jakim jest Eurowizja. Zobaczcie. Nasze krajowe preselekcje, jak wyglądają. Otóż zgłaszają artyści, tak, swoje utwory. Tak, zgodnie z tymi wymaganiami podanymi, tak? I no kto wybiera te utwory? Jury, czyż nie? My wybieramy? Nie. No i zobaczcie, to jakie to powoduje ograniczenie, tak? No bo jak my wybieramy utwory? Czy my wybieramy utwory? Jakby nie było, zobaczcie. W finale, kto się znajduje się w tym krajowym finale? Na ogół te nasze najwspanialsze nazwiska pojawiają się w finale. Czy ma ktoś szansę, że tak powiem, z niszowych artystów? Wygląda na to, że chyba nie. Jakoś nigdy nie mogą się przebić. Tak samo jest z głosowaniem SMS-owym. Zobaczcie. Wierzycie w to, że macie wpływ na wybór? Wybiera jury i wy. Ale no widzicie. Jak to ma... Co ma piernik do wiatraka? No zobaczcie. Kto wybiera? No właśnie. I to jest taki problem tego, polegający na tym, że cóż, nie ma szans na to, żeby ktoś z nas miał szansę dostać się do takiego finału. No bo cóż, muszą wygrać ci, co mają wygrać, prawda? No i tak samo nawet w tym finale, gdzie już te nazwiska znane są w tym finale, tak? No i cóż, zawsze okazuje się, że musi wygrać ta osoba, która już jest wybrana przez naszych znawców, można władców. Niestety. I tak wygląda ten nasz finał. Dlaczego by nie oddać nam sprawy? Zobaczcie przykład Michała Szpaka. Wśród znanych osobistości, gdzie typowało się, że kto ma wygrać? Edyta Górniak, Margaret, tak? Tak miało być. No ale postanowiono pójść jakby nam, że głosujemy. I co zrobiliśmy? Wybraliśmy Michała Szpaka. Pozwolono, że tak powiem, nam zadecydować. I zobaczcie, jakie to ma przełożenie. W głosach widzów, jak wiemy, Michał Szpak w finale już Eurowizji zdobył które miejsce wśród polityków? Jury. No które miejsce? Prawie że ostatnie. A wśród widzów trzecie. No i właśnie, widzicie, tu jest ten problem. Czy polityka musi decydować? Czy my? Muzyka powinna być polityczna? W sensie,
czy polityka powinna mieszać się do tego święta muzyki? Również są różne ograniczenia, no ale pominijmy już ten fakt. Chodzi po prostu o to, kto może nas reprezentować. Zobaczcie, już od krajowego podwórka mamy równe stawki. Czy u nas w kraju brakuje artystów, którzy mogliby nas reprezentować? Zobaczcie, w całym kraju. A wszystko ponoć odbywa się drogą wyboru, a jednak ostatecznie do finału trafiają same znane osoby. Sami praktycznie znani artyści. Zresztą możecie przeczytać Wikipedię. I widzicie. No i tam oczywiście jest jasno napisane. No i cóż. Bo czyż nie można nas oszukać w głosowaniu SMS-owym? Również można. Możecie uwierzyć, że można i w głosowaniu SMS-owym tak uczynić. A jak? No skoro już mamy pierwsze utwory, które przechodzą do tej fazy finałowej, wybrane przez nasze jury, gdzie widzicie, no moje zdanie jest takie, że chyba my jednak powinniśmy w jakimś głosowaniu zadecydować, jaki utwór chcemy, żeby był nawet w tym krajowym finale. Tak? Dobrze, przechodzimy do finału. Tak czy inaczej. Dobrze, wybiera to jury, te osoby. Mamy tu znowu grono. Jak się okazuje, jakoś, nie wiem dlaczego, same znane osoby nam występują. I cóż. Jest ponoć głosowanie SMS i wybiera też jury, tak? To jest takie pół na pół. Jakie to pół na pół? No chyba nie do końca to tak jest. A poza tym, czy nie jest ta, czy głosowania SMS nie idzie oszukać? No w bardzo prosty sposób. A jak? No przecież, cóż, mamy opinie wielkich fachowców muzycznych, znanych, jakieś sondaże i różne portale mogą podawać. Wygra ta czy tamta osoba. Już ukierunkowując, gdzie, kto ma, że tak powiem, wygrać. Dlaczego mówię, kto ma? No dobrze. Mówią, wygra ta osoba. Wszystkie sondaże wskazują najwięcej, że wygra ta osoba. I cóż, czy w głosowaniu SMS też tak może być? No chyba nie. Możemy w ogóle wybrać zupełnie inną osobę, prawda? No ale co za problem przyblokować linię, albo po prostu, co z tego, że oddano głosy na inną osobę? Wystarczy powiedzieć, że w głosowaniu wygrała ta osoba. Faworyt, prawda? I tak sprawa jest załatwiona. A jeszcze teraz dodanie do tego, że głosy jury, no chyba troszkę to jest nie do końca. Sądzę, że chyba jednak na każdym etapie, w ogóle na dole, bo przecież jak są zgłoszone utwory, tak, i wybierane przez jury, może tutaj też byłoby fajnie dać nam zadecydować i ogólnie my powinniśmy zadecydować, kogo chcemy wysłać na Eurowizję. My żebyśmy zdecydowali, kto ma nas reprezentować. Tak? No widzicie. W ubiegłym roku widać było, ogólnie widziałem, no to było naprawdę dla odmiany i z tego powodu nawet obejrzałem tą Eurowizję, chociaż nie oglądam Eurowizji od czasów, gdzie wygrał Aleksander Rybak, ponieważ no ta Eurowizja chyba była taką ostatnią, gdzie
nie było takiego faktycznie bardziej od nas zależało rzeczywiście, kto wygra. No i zobaczcie, jak to też się na poziom muzyczny złożyło. Jeszcze tam poziom muzyczny jakiś był, a potem po Aleksandrze Rybaku, no jakoś to tak stało się coraz gorsze. I coraz chyba bardziej widzicie w tym politykę. No zobaczmy, Austrię wygrywa. Nie wiem. O, wygrywa Conchita Wurst. No i to pomyślcie sobie nad tym, nad tą wygraną. Co w tym jest? Polityka czy muzyka? No właśnie, pomyśl. Po prostu zastanówcie się nad tym. Każdy indywidualnie niech sobie odpowie. No i cóż, jak widzicie, no sądzę, że po prostu wolność muzyczna jednak polega. I zobaczcie, jakby poziom wzrósł. No bo zobaczcie. My słuchacze, kiedy mogliśmy jakby zadecydować, tak? Fajne było to oczywiście, że podano oddzielne wyniki, SMS-owo oddzielne jury w finale Eurowizji właśnie, gdzie Michał Szpak. I widzicie, i to właśnie pokazuje ten problem. Trzecie miejsce od nas widzów na świecie, a tutaj takie coś. W efekcie 8 miejsce. No i cóż, przechodząc do krajowych preselekcji, no widzicie. Teoretycznie można zgłosić sobie utwór, ale co z tego, jak zostaniemy odrzuceni przez tak zwane jury? I zobaczcie, suma. W sumie trafiają i tak te znane nam osobistości, gwiazdy. Po prostu jakby to miały zagwarantowane, no tak to troszkę wygląda. A wygrywa faworyt wskazany przez sondaże, opinie fachowców, niekoniecznie głosowanie SMS. Znowu to jakby zostało nam chyba odebrane, prawda? Bądź co bądź, moim zdaniem słuchacze niech wybierają. Niech sobie, nie mówię, jury jest potrzebne, niech fachowcy może wskażą jakby. Ale niech wybiera naród, że tak powiem, u nas, na naszym podwórku. I jestem też za tym, żeby właśnie słuchacze na całym świecie, oni swoimi głosami decydowali, kto ma wygrać. I będzie to bardziej chyba sprawiedliwe, prawda? No cóż, no i to chyba tyle w tym temacie. Na tym zakończymy. Dzisiaj, co by jeszcze powiemy, no cóż, odgrzewamy kotleta, wraca Idol, już nawet się zaczął, nie oglądałem pierwszego odcinka. No i cóż, mogę o Idolu powiedzieć. No i odgrzewany kotlet, tak? No ale przejdę teraz do Must Be The Music. Zobaczcie. Zapowiadałem na moich stronach, na Facebooku, w rozmowach, kiedy skończy się Must Be The Music. Pomyliłem się o jedną edycję. Bo mówiłem, o ile pierwsza edycja, druga, tak, one wyglądały bardziej naturalne. Wydawało się, że faktycznie tak bardziej talent decydował o tym, że utalentowane osoby były faktycznie nagradzane. I to było takie naturalne. Oczywiście to był scenariusz i reżyseria, ale nie było to tak widoczne dla odbiorcy, dla mnie. W ogóle fajnie się to oglądało. O ile kolejne części, tu mamy oglądalność, a tu kolejne części. I zaczyna się coraz większy scenariusz i reżyseria. Oglądalność
spada, scenariusz i reżyseria bierze coraz większą miarę. Zobaczcie sobie też na uczestników. Nie. No właśnie. Co decydowało? Robiło się podział. Nawet jeden producent raz się o tym wypowiedział. Jego wypowiedź szybko została usunięta. Kto wie, czy ten filmik mój nie zostanie usunięty jako niewygodny, żeby mi czasem tak zwane, żeby mi subskrypcje zaraz nie pospadały, co bardzo to możliwe. Bo właśnie, kiedy się mówi niewygodne tematy, to właśnie wielu youtuberom, artystom to porusza niewygodne tematy, no może to się tak właśnie skończyć. Może taką karę dostać, może mieć filmik usunięty, może czasem tracić subskrypcję. O tym problemie zresztą wiele mówiło. No ale widzicie, Must Be The Music, tak to właśnie było. Coraz bardziej stawiano na taką, no naprawdę było widać, że to już jest takie reżyserowane dosłownie film, gdzie po prostu aż stało się to tak przewidywalne. I niekoniecznie wygrywały osoby z talentem, no zobaczcie. Coraz bardziej postawiono na takie historie życiowe. Gdybym tak nawciskał kitu, że miałem, nie wiem, tak ciężko, tak źle. Kto wie, może bym daleko zaszedł. No tak, no ale takie właśnie były wybory, no tak troszkę to dziwnie było. A właśnie i teraz dlaczego do Idola przechodzę? O co mi chodzi z Idolem? Łączę teraz ten program. Bo ten Idol pierwszy i właśnie ten nowy Idol, on musi być nowy. Zobacz, zaczynamy tak. Idol. Ten pierwszy Idol, nie wiem czy może młodzi pamiętają. Może, a może nie, może tak. Ale zobaczcie, w tym programie jakby postawiono na talent. Osoby utalentowane naprawdę, no dochodziły daleko. Naprawdę to tak było, że bardziej sprawiedliwe. Co już w Must Be The Music nie było do końca tak. Ja rozumiem, że składa się osobowość i to jest bardzo dobre. I to był postęp. To był postęp właśnie, że liczy się też osobowość. To jest bardzo ważne. Jednakże było to zbyt źle zrobione w Must Be The Music. No ale dobrze, wracam. Liczyła się osobowość. No i w pierwszym Idolu właśnie bardziej wynagradzano takie naprawdę talenty, które pracowały na swój sukces. I w tych programach były nagradzane. W Must Be The Music tego nie było. To jakoś tak coraz gorzej to wyglądało. Dlatego przewidywałem, że właśnie ten program, no zostanie zakończony, no jeżeli będzie szedł w tą stronę. Musi wrócić do takich podstaw jak pierwsza część, edycja, druga. I będzie fajnie. No niestety, tak się nie stało. No cóż, Idol jest, może się okazać dobrym sposobem, ponieważ, no co, jak mówiłem, nie może być taki jak pierwszy, w sensie muszą się zmienić twarze, co poczyniono i to dobry krok, to jest dobry krok. Uważam, że to dobry krok. Dwa, co żeby się nie stało, że tak powiem. I oby do tego nie doszło, że będzie kierunek taki właśnie, że jakieś super historie będą tworzone. Że znowu jakby program będzie taki naturalny i talent będzie nagradzany. Tak? I to są programy dla utalentowanych osób. Osoby, które naprawdę mają dużą pracę wkładają, no są niemalże bezbłędne, śmiało mogą iść do tego programu. Bo nie grozi im to, że zostaną zjechane. Może za osobowość, która się też liczy i dobrze. Tak, zostaną. Ale są utalentowane i nie grozi im koniecznie. Nie poniosą straty na tym.
Bo te programy mogą być wielką reklamą, wielkim zyskiem, ale mogą być niesamowitą stratą. Bo jednak przekaz idzie do odbiorcy, tak? Zobaczcie. I teraz, mając talent, wielki talent, naprawdę. I mam nadzieję, że właśnie oby tak było postawione na talenty, że talenty naprawdę będą nagradzane. Oczywiście nie każdy nie wygra programu, ale po prostu, że będą bardzo doceniane. Żeby nie. No. O to mi chodzi, żeby na to było postawione, żeby nie były odrzucane. Oczywiście, jeżeli ktoś jest w jakiejś tam sytuacji, ale naprawdę pracuje, zasługuje na docenienie. No i bez przesady, żeby nie było takich kabaretów w stylu bierzemy jakiegoś, co zaśpiewa disco polo albo jakiś tam śmieszny numer, żeby było śmiesznie, no troszkę, no i właśnie widzicie, no. Taki właśnie takie, to był to właśnie jeden z złych kierunków Mass Video Music, czego oby nie było w nowym idolu. A program, myślę, że zyska. Po prostu zyska. No, zobaczymy, jak to będzie. Widzę, że formuła nieco się zmieniła, tak jak mówiłem, zmieniono osoby, twarze zostały troszkę pozmieniane. To dobry krok. I jeśli będzie znowu nagradzało się bardziej takie talenty, osobowości dobre, które też pracują nad swoim talentem, będzie fajnie. I jak mówię, takie, mówię, perfekcyjne osoby nie muszą się obawiać, że zostaną, jakby stracą, ponieważ talent się broni, a odbiorca nie jest aż tak. Odbiorca po prostu nie jest głupi, no i też czuje, wie, że ta osoba naprawdę potrafi. I nawet jak ją odrzucą i coś tam nas bluzgają, nie straci. Straci tylko osoba, która może jest dobra, ale można je pocisnąć. No, niestety. Takim to się może nie opłacić. No, trzeba sobie rozważyć, czy opłaca się. Na pewno sądzę, że osoby z dobrym talentem stuprocentowo mają szansę. Dlaczego nie? Próbować warto. No i to tyle. I cóż, pomyślę sobie, wziąć udział czy nie. Okej, to wszystko. Pozdrawiam i do następnego. Cześć!